Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Kto by nie chciał być przyjacielem Lolka? Porucznik Karol Wojtyła był dla Lolka ojcem i matką. Prał, robił zakupy i sprzątał. Jedynie nie gotował obiadów. Stołowali się w jadłodajni państwa Banasiów, rodziców szkolnego, choć nie klasowego kolegi Lolka, Bogusława. Ojcowie się zaprzyjaźnili, dlatego często rozmawiali. Przychodził tam również pewien policjant, który czasem zostawiał u Banasiów pistolet. Któregoś dnia Boguś chciał koledze zrobić kawał. Wyciągnął rewolwer z szuflady i kierując go w stronę Karola powiedział: ręce do góry albo strzelam. Jakimś trafem broń rzeczywiście wypaliła. Kula przeszła o włos od głowy Lolka i roztrzaskała okno. Mieć za przyjaciela przyszłego świętego, tak po prostu. Zwłaszcza, że ten człowiek nie stronił od ludzi. Zawsze pozytywnie nastawiony do ludzi, mimo że nie akceptował podpowiadania, pomógł na maturze z łaciny przyjacielowi Jerzemu Klugerowi, odsłaniając mu kartkę z tłumaczeniem Ody Horacego. Był lubiany przez kolegów na studiach, którzy wiedzieli, że ma własny świat myśli. Lubili z nim dyskutować. Jego bliscy koledzy z ławy uniwersyteckiej przybili kiedyś na drzwiach jego pokoju w bursie akademickiej, tak zwanej pigoniówce, wizytówkę. Karol Wojtyła, początkujący święty. Pewnego wieczora wracał z oczyszczalni sody. Był zmęczony, bo miał nocną i dzienną zmianę. W okolicach Matecznego potrąciła go niemiecka ciężarówka, a Karol padł obok krawężnika jak nieżywy. Jadąca tramwajem Józefa Florek wysiadła i podbiegła do niego. Był nieprzytomny. Stała chwilę bezradna, zasłaniając leżącego przed nadjeżdżającymi samochodami. Wreszcie zatrzymało się auto, z którego wysiadł niemiecki oficer. Spostrzegłszy, co się stało, polecił Józefie Florek, aby przyniosła wodę z pobliskiego rowu, a sam stał przy Wojtyle. Zmieszaną z błotem, wodą zmyli krew z twarzy leżącego. Zatrzymał ciężarówkę wiozącą drągi i kazał przewieźć rannego do szpitala przy ulicy Kopernika. Karol Wojtyła trafił tam ze złamanym obojczykiem i szczącem mózgu. W szpitalu spędził 12 dni. Jestem ubogim człowiekiem, Mieszkańcy Niegowicz wspominali go bardzo ciepło. Na przykład Tadeusz Turakiewicz pisał tak: to był ksiądz, nie znajdziesz takiego. Co ci prości ludzie widzieli w nim takiego nadzwyczajnego? Co było w nim takiego? Modlitwa, pokora i ubóstwo. Wstawał rano, wolno szedł ścieżką ku wiatrowicom, albo chodził wokół kościoła z książką i się modlił. A ubóstwo? Gdy chodził po kolędzie, to co brał od bogatych, zostawiał u biednych, a na plebanie wracał z pustymi rękami. Stale chodził do biednych. Była tu taka Tadeuszka ją nazywali, kobieta z Klęczan. Poszła kiedyś do niego się użalić, bo ją okradli. Dał jej co miał, nawet poduszkę i pościel. Ludzi to nawet gniewało, dopiero co mu wszystko kupili, bo spał na gołym. A pokora? Z każdym potrafił rozmawiać, choć był już po studiach rzymskich. Zofia Lubertowicz wspomina, że fascynujące było w Wojtyle to, co emanowało z jego postaci. Był inny niż księża z dokładnie wyczyszczonymi butami. On szedł przez kościół w mocno sfatygowanej sutannie, nawet z dyskretną łatą u dołu i jeszcze w bardziej sfatygowanych butach. To, że kochał góry, wszyscy wiedzą. Pewnego razu wybrał się na samotną wycieczkę. Ubrany sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka. Podszedł więc do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się. Zapomniał pan zegarka, co? A skąd pani wie? Zapytał zaskoczony Wojtyła. Z doświadczenia, odrzekła. Jest pan dziś już 10. mężczyzną, który zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dancing. Ależ proszę pani, ja jestem księdzem, przerwał jej zawstydzony Wojtyła. Wie pan, odpowiedziała rozbawiona nieznajoma. Podrywano mnie w różny sposób, ale na księdza to pierwszy raz. Jako arcybiskup Karol Wojtyła był w sanktuarium Matki Bożej i klasztorze Ojców Redemptorystów w Tuchowie 3 razy. 3 marca 1964 roku razem z biskupami pomocniczymi odwiedził rezydującego w klasztorze redemptorystów arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego. 20 kwietnia 1965 roku brał udział w pogrzebie zmarłego arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego. 10 lipca 1966 roku z racji uroczystości milenijnych odprawił Sumę i krótko przemówił do wielkiej rzeszy pielgrzymów. Inspirujący jest tu rok 1965. Wtedy kondukty pogrzebowe w Tuchowie szły na cmentarz pieszo. Kondukt arcybiskupa Jasińskiego prowadził prymas Polski Stefan Wyszyński. Wraz z nim szli biskupi obecni na pogrzebie, m.in. arcybiskup Karol Wojtyła i biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. Tak więc arcybiskup Karol Wojtyła pieszo przeszedł przez cały Tuchów od klasztoru do cmentarza. W ten sposób wyznaczono tuchowski szlak papieski. Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych. W obliczu różnorodnych przejawów zła, które wciąż niestety rani ludzkość, trzeba przede wszystkim krzewić pokój, stosując odpowiednie do tego celu środki, uznając wartość dialogu i dzieł sprawiedliwości, ucząc przebaczenia. Pokonywanie zła bronią miłości pozwala każdemu przyczynić się do budowania pokoju dla wszystkich. Do pójścia tą właśnie drogą wezwani są chrześcijanie i wyznawcy innych religii, razem z wszystkimi ludźmi, którzy uznają uniwersalne prawo moralne. Słowackie przysłowie mówi: słowo upomina, przykład porywa. Tak, drodzy bracia i siostry, także styl waszego życia chrześcijańskiego może stanowić wielki wkład w ewangelizację współczesnego świata oraz budowanie bardziej sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa. Dlatego kieruję do was słowa apostoła Pawła: przypatrzcie się powołaniu waszemu. Jest naszym obowiązkiem, aby żyć w nurcie historii, jednocząc się z ludźmi naszych czasów, uczestnicząc w ich niepokojach i nadziejach, gdyż chrześcijanin jest i powinien być w pełni człowiekiem swojego czasu. Chrześcijanin nie może uciekać w inny wymiar, ignorując dramaty swojej epoki i zamykając oczy oraz serce na niepokoje nurtujące naszą egzystencję. Przeciwnie, jest on tym, który nie będąc z tego świata, w ten świat jest zanurzony każdego dnia i gotowy jest pójść tam, gdzie brat oczekuje pomocy, gdzie trzeba otrzeć łzy, gdzie należy odpowiedzieć na prośbę pomocy. Z tego właśnie będziemy sądzeni. Kiedy był w Tuchowie, w seminarium duchownym redemptorystów, wszystkich wprawił w zdumienie sposobem, w jaki pokonał kilka pięter. Otóż usiadł na poręczy i zjechał po niej. Jan Paweł II tryskał humorem, potrafił żartować z siebie. Zdarzało się, że przerywał homilię, by wrócić do jakiegoś zabawnego zdarzenia z przeszłości, jak choćby do tego o wadowickich kremówkach. Ojciec Leon Knabit opowiadał, jak podczas jednego ze spotkań uklęknął przed wówczas jeszcze kardynałem Karolem Wojtyłą i ucałował jego dłoń. Ku zaskoczeniu zakonnika ten uczynił to samo, a po chwili z rozbawieniem zapytał: a co, nie wolno mi? Habemus papam! Jan Paweł II łamał watykańską etykietę. Na konferencji zorganizowanej w przeddzień objęcia przez niego urzędu ktoś zapytał go, jak widzi swoje życie w Watykanie? Odrzekł, jeśli wszystko dalej pójdzie tak jak dotąd, to chyba wytrzymam. Bardzo przeszkadzało Ojcu Świętemu odgrodzenie go od pielgrzymów kuloodporną szybą w papamobile. Tłumaczono papieżowi, że to dla jego bezpieczeństwa. Niepokoimy się o waszą świątobliwość, mówiono, a Ojciec Święty miał ponoć wówczas powiedzieć: ja także niepokoję się o swoją świątobliwość. Kochała go cała ludzkość. Podczas słynnych już spotkań z młodzieżą w oknie krakowskiej kurii przy ulicy Franciszkańskiej 3 Ojciec Święty żartował, przekomarzał się, wspominał. Gdy mimo późnej godziny młodzież nie chciała puścić go, z westchnieniem i rozbawieniem mówił, że kiedyś był porządnym człowiekiem, a teraz przyszło mu stać w oknie. Nie do pomyślenia. A potem poprosił młodych ludzi, idźcie spać. Ci jednak gromko odkrzyknęli, nie! Ojciec Święty dalej stał w słynnym oknie i jakoś wcale niespieszno było mu udać się na spoczynek. Piotr także stanął nad brzegiem, spojrzał w niebo, bo dzień się nachylił, już chciał być z tobą i w tamtej chwili. O Panie, ty na niego spojrzałeś, zawołałeś, aby przeszedł do ciebie swoją barkę. Jan Paweł II wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie. Przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego. Podróżował z orędziem pokoju po całym świecie. Bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych. Troszczył się o ubogich, chorych i starszych. Zainicjował Światowe Dni Młodzieży. Opublikował liczne dokumenty. Ogłosił nowy kodeks prawa kanonicznego oraz katechizm Kościoła katolickiego. Odwiedzał narody, które doświadczyły wojny. Odbywał spotkania i audiencje z różnymi ludźmi. Zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu. Beatyfikował i kanonizował sługi Boże z całego świata. Spotykał się z wyznawcami różnych wyznań religii. Drodzy Państwo, dlatego spotykamy się tutaj na Tuchowskim Brzyzku przy Papieskim Dębie. Papieski Brzyzek to miejsce, które powstało, by uczcić kanonizację Jana Pawła II w 2014 roku. Jego nazwa oznacza w góralszczyźnie stromy brzeg urwisko. Tutaj 16 października 2014 roku posadzono dąbek nazwany Papieskim Dębem, a wiosną kolejnego roku powstał na garbku szlak papieski. Pod figurą Matki Bożej Fatimskiej odbywają się majówki, a w październiku Dni Papieskie z licznymi konkurencjami. Miejsce to żyje. Tak pokrótce przedstawia się historia tego miejsca. Młody dąbek mógłby nam już wiele powiedzieć. Wszyscy znamy ten cytat, powiedzenie Jana Pawła II. ja tam u was byłem, pilnujcie mi tych szlaków. Więc pilnujemy, dbamy i pamiętamy.